Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, jak kopiować te zapisy gry z konta na konto. No, potrzebujemy. To jest tylko dla Xboxa. Nie wiem, jakby to zadziałało na PlayStation nowej generacji, ale wątpię. I tak, musimy być zalogowani na dwóch kontach. Na koncie, z którego kopiujemy, no i na koncie, na które będziemy kopiować swój zapis gry. Odpalamy GTA kontem, na które kopiujemy. I potwierdzamy te wszystkie synchronizacje, aktualizacje tam, srututu. Wchodzimy w tryb fabularny i tu musimy się upewnić, że autozapis gry mamy wyłączony. Na koncie, na które kopiujemy, autozapis ma być wyłączony. Tutaj odpalam, jak widać, prolog. Tu nie mam żadnego zapisu gry jeszcze zrobionego. To konto Szymona przeniesione z LAN-a. Nie wysyłałem ani nie pobierałem tu zapisu gry z fabuły, no bo po co, skoro mogę tu właśnie sobie skopiować. Ale tu najważniejsze, autozapis musi być wyłączony. Jeżeli macie to ogarnięte, chyba że macie tu całą listę tych swoich zapisów gry, najlepiej to usunąć wszystkie, zrobić sobie tylko jeden, zapisać go przez telefon. I teraz jak mamy to ogarnięte, autozapis wyłączony, zapis gry tam ogarnięty, wychodzimy do menu głównego, wciskamy prawy analog i przełączamy się na konto, z którego będziemy teraz swój zapis gry kopiować. I tutaj też przechodzimy na tryb fabularny i tutaj już autozapis musimy mieć włączony, bo będziemy musieli wymusić właśnie te opcje autozapisu, te powiadomienie, że coś tam jest, to będzie widać. Czyli tu pokazuję, mam swoje jakieś zapisy, który chcę sobie przenieść, to go po prostu wczytuję. Wczytaj grę, wybieram to, co chcę przenieść. Ja akurat już tu mam wczytany ten, który chcę przenieść. I ustawienia, zapisywanie, uruchamianie, tu musi być włączone. To jest konto, z którego kopiuję. Jak to jest opanowane, udajemy się gdzieś do sklepu z ciuchami, z amunicją, czy do fryzjera. No wydać musimy parę groszy, żeby wymusić ten autozapis. Ja tu kupuję pancerz, mam. Teraz wylogowuję się zwyczajnie z konta, z którego kopiuję, czyli z mojego SHLS-a. Wyloguj się. Czekamy, aż wyskoczy te powiadomienie, że się wylogowałem. Dajemy guzik dashboardu, wchodzimy do GTA jeszcze raz. I teraz powoli klikamy B. Jeszcze raz B. Jeszcze raz B. Jeszcze raz B. I na tym komunikacie najlepiej oprzeć pada o biurko. Jak najszybciej się da, spamujemy guzik A. Czyli bang, 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 bang. I musimy mieć taki ekran tej babki, a na dole po prawo menu wyboru profilu. No i nasz profil, na który skopiowaliśmy save'a. Jeżeli to mamy, zwyczajnie zamykamy grę i uruchamiamy ją od początku. Uruchomimy, przejdziemy do trybu fabularnego. Już wczyta mnie nie tak jak było na początku, w tym przypadku na prologu, tylko już na tym skopiowanym zapisie gry z mojego konta SHLS. No i zwyczajnie wyciągamy telefon w górę, strzałka w lewo, zapisujemy, robimy nowy save, mamy skopiowane. Ktoś tam się pytał, a po co to? A właśnie po to. Ja tym sposobem, no nie tym innym, na łanie robiłem Wam te stroje z trybu reżyserskiego, inaczej kopiowałem. Mogę też wrzucić na filmik, jak to robiłem na łanie, chociaż podejrzewam, że ten powinien działać na obydwu platformach. Tu jest akurat Frozen Money. Nadal jest dostępny, mogę nawet obniżyć cenę z 40, zjadę do 30 zł. Kto chce, może u mnie to zakupić i sobie kopiować później samemu na inne konta, czy świadczyć usługi ziomkom, no żaden problem. To jest akurat tutaj ten właśnie save z Frozen Money'em. Wyciągam telefon w górę. Aha, patrz, o, ustawienia. Tu upewnijcie się, że wyłączony. Jeżeli to Frozen Money i będziecie chcieli robić glitcha na Frozen Money, autozapis musicie wyłączyć. Zapisujemy. I po robocie, także mówię, jeśli ktoś chce nadal zakupić Frozen Money, jest dostępny,
po 30 zł i możecie tak samo świadczyć usługi, jak to ja robiłem do tej pory. Pozdrawiam. Elo. You're freaking me out, man.